Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym, a właściwie już w ostatnim odcinku The Beast Inside. Tak, ostatnio uciekliśmy przed panią Marysią, ona tam nam dalej zło rzeczy, jak to pani Marysia. No, pani Marysiu, ja zapraszam na G2. Link w opisie filmu, gry taniej, będzie pani zadowolona, przestanie pani zło rzeczyć i będzie wszystko w porządku. Nie podoba mi się, że znowu muszę być w tym domu. Ale najlepsze jest to, że ona grasuje na dole, to nie powinna nas tutaj już zaczepić. Dobrze, tu. No nie chodzi sobie tam. Dobra, otworzyliśmy to. Czy coś tu jeszcze można? Spoko, stary, już idziemy. O, a jak w tamtym odcinku chciałam krucyfiks, żeby się przed panią Marysią bronić, to nie dali. Dobra, to ja wezmę teraz z sobą. Dawaj. Co mogę w inspekcjonować? Najwyraźniej broniła się przy pomocy tego krzyża. Widać, na niewiele się zdał. Nie to. Koniec Czy pani Marysia się tu wścieka? Nie. Tak! Ej no, stary, zostaw! To starsza kobieta jest, może parę razy cię przestraszyła, ale się nie zesrałeś, weź się nie duś. Who killed those people? Who blew up the mine? What is my family secret? Tell me! Na pewno pod wodą ci dużo powie. It wasn't old Hyde. The detective was wrong. It was him who killed the devil himself. A to pan zbychu. Wherever there's violence and tragedy, there's you. Dobra, bo ja chcę go gonić, panie zbychu. Stop! You hear me? No dobra, podążaj za mężczyzną i zapisz w dzienniku, ja nie mam czasu, halo! Why did he do it? Who is he? Why did he kidnap and murder? What does it have to do with me and my family? A pan skąd wytrzasnął tą łódź? Tam była jakaś inna jeszcze. Jezu, tyle tutaj zagadek, sekretów wszystkiego, matko. Mam nadzieję, że teraz wszystko się wyjaśni dzisiaj. I co? I ja się teraz mam bawić w wiosłowanko, tak? A ja tak nie lubię wody. Gdybyś się obracał od czasu do czasu, patrz, w którym kierunku płyniesz. Ale to nic nie mogę zrobić. A, i kolejny rozdział. Dlaczego my zawsze, jak wracamy do naszej świadomości, coś się zawsze dzieje? Porwanie. Albo jesteśmy w jakiejś studni, albo gdzieś pod jakąś kopalnią, albo pod namiotem, teraz w samochodzie. Chciałam sobie tym otworzyć. O, dawaj to. Poszło? Nie poszło. O, poszło. Jakieś fragmenty tu mamy. Okej. Ja tam wyżej. Fragmenty sio. O! Dobra. Nie wiem sobie, czy to tak się robi, bo ja się boję wody, nigdy dzięki Bogu się nie topiłam. Nie wiem, czy to dobry pomysł strzelanie w środku samochodu. Nie wiem, ja się nie. Nie będę się wypowiadała. Ale patrzcie, jakie szczęście mam, czterolista konieczynka od razu. Czyli znakiem tym wszystko będzie dobrze i będziemy żyli długo i szczęśliwie i będziemy jedli sernik. Son of a bitch. Aha. O, latarka mojego dziadka. Emma, she stayed at home and he's there with her. O! W porę sobie o żonie przypomniał. Naprawdę ta żona ma do niego świętą cierpliwość. Ja nie takiego, co się wiecznie szlaje, nie wiadomo gdzie, już dawno z domu pogoniła. Pójdzie po chleb, wróci po 6 godzinach, albo po kilku dniach, uwalony jeszcze cały w błocie. W ogóle to chyba jest ta kopalnia, którą tutaj Hyde'owie mieli, co... Ona wybuchła, nie? Znaczy wybuchła, została wysadzona. Oj, dobra, już słyszałam o tej twojej Emmie, nagle sobie przypomniałeś. Na koniec gry, że żony masz. A ty pamiętasz, że ona w ciąży ponoć jest? No.
Lepiej, żebyś pamiętał. Matko Bosko, ciemno, pada, latarka dziadka daje radę, ale gdzie ją iść? Ja wiem, że do domu, ale którędy to droga do domu prowadzi? O! Ładne to. A to nie było przy takich skałach, pamiętacie? Z głowy. A są tylko urojenie, nie przejmuj się. Gorzej, jak będziesz widział białe myszki. Trupy to w porządku. Dobra, dom mamy. Tutaj już wiem, którędy, bo można sobie na prawo odbić, bo to koło tanki, a nasz samochód jest. Ale serio, on ma jakieś zaburzenia, skoro teraz jesteśmy w rzeczywistości, a on ma flashbacki z tych. Z tamtych światów. Emma, you here? No, żona to przeważnie w sypialni na męża czeka, nie? Gdzie ta nasza sypialnia była? Tu? Nie, to na drugim końcu korytarza. Oj, kochanie, chyba nie posprzątałaś dzisiaj. Fuck, I can't believe it. I'm too late. He's taken her. You had to fight him. I left you at the mercy of that motherfucker. Emma, I should have been here. I should have protected you. To było się nie szlajać po jaskiniach i innych tworach. Dobra, sio. Kiedyś ci to oddam. Co ją zrobić? Znajdź Emmę. Kochanie? No dobra, on stwierdził, że ją porwano. No to gdzie? Kochanie? Do piwnicy może? Nie, bo wiecie, zawsze jak w tym domu jestem, to wcześniej czy później trafiam do piwnicy, więc tak sobie pomyślałam. Chodźcie, zajrzymy do piwnicy. O, czeka otwarta. O, dzień dobry. A gdzie jest ten nasze... Dobra, przynajmniej prąd działa. Jest ten straszny kuń? Kiedyś by taki koń tak straszył. Szlak go trafił. Kochanie, schowałaś się gdzieś tu w piwnicy przed mężem? Mam niespodziankę. O, tu jest końce straszy. Kebab przywiozłem. Czy to było wywalone? Tego ja jakoś nie pamiętam wywalonego. Maryjka straszy. Coś jest? Kochanie! I znowu w jaskinie, matko! Co nie mają z tymi jaskiniami? Co to jest? Dyktafon? No, odpalaj. Wow, co my dzisiaj tak szalejemy z tymi rozdziałami? Dobra, teraz jesteśmy już w tym, jak on ma jazdę. Bo są te. Dobra, gościu, pan Marek tam, pan Zbychu tu stoi. Tam. Szafki w ciemności. Bo tak. No chociaż to mu się powoli zaciera trochę, ale teraz jesteśmy w psychozie, tak to nazwijmy. Jak nie czytaliście książki Psychoza, to bardzo polecam. Dobra. Dobra, jak na tamte czasy bardzo dobra. A film Psychoza? Też całkiem spoko. Ale natomiast współczesny serial Bates Motel... Miód. Mi się mega podobał. Jeżeli chodzi o takie psychiczne rzeczy. Jezu, tych chatków nastawiali w tej okolicy. Ja zawsze się zastanawiam, czy to jest ta sama, w której ostatnio byłam, czy to jest nowa chatynka. Tędy mam iść? Tu? Chyba tu. Dobra, wstawaj, ganiej tędy. Panie Zbychu, pan już wiekowy człowiek, że się panu tak chce skakać, no. Panie Zbychu, czekaj, panie go, pan ten. Czekajcie, tak... Nie, on tak znika po prostu, nie? Pomyślałam, że może go uda mi się dogonić i złapać, ale nie. Ale to jest ta stara posiadłość, słuchajcie. On jest tu? Tu, pamiętacie, zabijaliśmy pana Zbycha. A potem on obciął łeb panu Markowi. Wejdź do zajazdu, mi się to tak nie podoba. Halo, tutaj tego nie było. Czekajcie, jak otworzę drugi raz, to... No, nie będzie nic innego. No właśnie, jak to możliwe? Mówię, póki białych myszek nie widzisz, to jesteś zdrowy, stary. Judge Norton. Why am I seeing him again? On nie miał łba obciętego. I never wished you well, Norton. But this
It was him, Jacob. It was him. Ooh. And mine. That was also him. I'll get you out of here, and you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. Okej. Okay. Ale co to? Czemu pomyślałem, że to pani Marysia? A nie, to pan Zbychu. Czyli jest dwóch w cylindrach. Okej. Okay. Ja myślałem, że jest jeden. Oj, wtedy taka moda była, każdy w cylindrze latał. Ale że coś ty teraz robił? Time and time again, you snot, you can't come in here. This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way. What? Why does it all come back to me? I must get out of here. Stary, ale ty kilof już miałeś. Dostań się z kopalni. Tędy coś, no... Nie wydaje mi się. Chociaż może... Wróćmy skąd przyszliśmy. Nie, bo... wydostań się z kopalni, ale nie jest powiedziane którędy dokładnie, tak? Tu jeszcze jest, patrzcie, Kilofi, kto... O! Serio? No weź! Nie... A nie, bo ty w normalnym życiu Kilof miałeś. Dobra. Może lepiej nie spadajmy. Dobra, wstań. Dobra, idźmy naprzeciwko. Gdzieś to nas chyba doprowadzi, nie? Jak nie wcześniej, to później, ale gdzieś dojdziemy. Że mam wrażenie, że ja chodzę tak, w kółko. To pójdę tędy. Bo wylazłam którędy indziej. Ej, to... Dobra, idę na dół. I patrzcie, i nawet sobie kostki nie skręciłam. A tak to się tylko potknęłam i już. Zobaczymy, gdzie to nas wyprowadzi. Okej, tu gdzie byłam? Dobra, jeszcze niżej. Dobra, teraz przynajmniej stęknąłeś. Czekajcie, bo szłam tam... O Jezu, ja wiem gdzie... O, widzę to. Ja nie wiem jak to się tutaj działa, słuchajcie, że żeby wyjść, to trzeba zejść niżej. Z reguły jak się jest pod ziemią, to się wychodzi do góry. Ale widocznie ja nie umiem w to. O, w końcu, słuchajcie, nam się oliwa przyda. Włącz to, włącz. Oliwę też. Gdzie my jesteśmy? A bym się wnerwiła, jakby tu trzeba było klucz. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, father. It won't happen again. Where to now? Up. Weź tu, daj. Jest tu ciemno. I'll go crazy if you don't let me out. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here, I deserved it. He cheated on her, did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone.
Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This is my chance. Ale gdzie to? Za tym mam biec? Ja tu nic nie widzę. Halo? Co za jazda? Ja nawet latarni nie mogę sobie włączyć. Drzwi? Czemu nie mogę nawet latarni? Halo, coś jest nie tak. Ja chcę... latarkę? You fucking brat! Father, I didn't do it! Stay away from my inn, Nicholas! Don't scare off the guests! Don't steal from the rooms! But I've never, I swear to God! How dare you take his name in vain! You have no God in your heart, you damned little shit! Said a hustler with a heart of shit? It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble! People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now, it's time for me to open fire! Wow, powiem wam, czemu ja się jaram. Powiem wam, że ja się czuję w tym momencie jak w Life is Strange. Tam na koniec też takie jazdy były. Up the mine, murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Dobra, rozumiem, że biegamy. Biegamy się, jaramy, fajnie. No, wciągaj, stary. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Już nie wiem, czy nie lepiej byłoby, jakbyś tam spadł. Dzięki, tatku, że mi to wszystko otwierasz. No nie, tu! Tam? Przez ogień? Nie. Zaraz się spajczymy i od nowa będzie, zobaczycie. Się zagubiłam tu! Przez okno? Nie. Ejcie, patrzę w którym kierunku, ale to już mnie nic nie uratuje. No. Się po prostu zaplątałam. Dobra, tutaj jest prosto. Tak. Na górę, w dół. Tu okno zamknięte. A to, o, widzicie, to nie trzeba było tam biec. Jezu, w ogóle tak się zastanawiam, ile ja jeszcze razu będę widziała, jak to wszystko tu płonie. Dobra, rozumiem, że na górę. Tutaj przed panią Anią uciekałam, z tego co pamiętam. Okej, w dół! A nie na szafę! Tatuś! Tatuś, pomóż! Ja wiem, że chcesz zamordować mnie, ale mógłbyś zamordować mnie tak, wiesz, na luzie, a nie jak ja się z czymś męczę. Dobra, rozumiem, że przed siebie. Zamknięte. Tatko, nie! Bierz siekierę. Może tatoś lubi rąbanie drzewa. Aha. Dzięki, tato. Następnym razem to ja cię zaszła.
A, w tym miejscu skończyliśmy, dobra. Czyli wiem, którędy uciekać i że to jest siekiera, którą muszę od razu złapać i ją wziąć. Bierz ją jak najszybciej, stary, bo zaraz drugi stary przyjdzie i ci zateguje. Masz? Nie tym! Jesteś pewny, że to te drzwi? Już się chciałam tak zapytać, ale chyba tak. Dobra, biegnij, bo tatko już zaczyna tu za nami. Jak nie patrzeć, my trochę szybciej biegamy od tatka. Może żyje, jakbyś się chował w trumnie. O! Pani Ania go dorwała, jak miło. Dobrze, że wszyscy znajomi, wszyscy razem. No, i rozdział 13. Czy mam rozumieć, że... Idź przed siebie, dzięki. Nie wiem, czy chcę iść przed siebie. Ale teraz wychodzi, że jesteśmy w normalnym życiu. Czy niekoniecznie? Wydaje mi się, że... Nie wiem, no mamy latarenkę, tak? Czekajcie. Ale nie mogę nic więcej otworzyć. Latarenki, słuchajcie, nie mogę... Nie wiem, w jakim życiu jesteśmy. Nawet nie mogę zobaczyć swoich butów, żeby się dowiedzieć. O, teraz... Teraz jesteśmy normalni. Kochanie! Gdzieś na tego kepsa poszła? Stary! Ojcze! Panie szpieg! Jezu, naprawdę niezła psychoza. Nie chcę wiedzieć, co to jest. Czy twoje wyobraźnia, czy psychoza, czy jeszcze inne jakie dopingi. Dobra, tu jesteśmy normalni. Z latarnią jesteśmy Nikolasem. Wtedy bateryjek nie było. A co, to lustro z Harry'ego Pottera? It's just like... Dobra, właśnie w to. O! Wlazłeś tam? Tak by wychodziło. Właśnie, nie patrz, tylko wsadzaj i otwieraj to. Tatuś? It's over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me why. The question is, why did you do it? I know. And I opened your eyes and then you saw. Jezu, my jesteśmy chorzy, mam rozdwojenie. In every human being, a world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. Zauważyliście, że teraz się zmieniliśmy postaciami. Przyszliśmy nim, teraz jesteśmy psychopatą. Czyli w sumie nami. Desperate to get rid of us. The detective, a vulture feeding on the tragedy of commoners. A miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right, your father, a true role model for that small community. Jak to nam I know they were not good people, but what you did to them. Ty czy my? I protected us, don't you see? I saved your life. Bo nie wiem, czy dobrze zaczęła, ale mam wrażenie, że jesteśmy tą samą osobą. Bloodthirsty sadist, who looks for guilt in others in order to blot out your own.
You know where you would be if it wasn't for me. Nie, czekajcie, to jest chyba trochę inne. Fucking darkness. Jezu, nie wiem, już teraz zdurniałam. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the Nie mam wrażenia, że to ta sama osoba. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors you don't remember anything? Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. Czyli wychodzi, że już się leczyliśmy. Skoro, że znowu napamiętamy lekarzom, tak? Okej. Okay. Zaakceptuj prawdziwą naturę. Odrzuć złą osobowość. Weźmy, odrzućmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Because you depend on me. Your actions were treacherous. You ruined my life and I can't change that. So you'll become another victim. Mhm. Dobra. Z tego, co ja się wcześniej dowiedziałam, mamy 4 zakończenia. Zobaczymy, jakie moje będzie. Aha, jesteśmy w tym, w szpitalu. Every day the same question, which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My wife, Emma, she... We're talking about you. Please, focus. Emma and I, we're expecting a baby. And some people are trying to... So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone, what happened to your wife, and what they have done. But I was there! They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months. But I'll ask you one more time. Mam wrażenie, że twierdzisz, że wszystko to złe my zrobiliśmy. Months. Did they tell you to brainwash me? They, Soviets, Ruskies, commies, call them whatever you fucking want. There's a fucking war going on. Who in the service has talked to you? Maybe we could... Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy, even a close friend or a family member. No, pamiętam tę nagranie. So? Shh. Maybe all that you told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to the Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? She won't admit it, but she won't fool me anymore. I'll do what I have to do. You forged a recording! What have you done to my wife? Tell me, you phony! Who are you really? It's not you asking these questions. It's your illness. Your persecutory delusions make you question everything around you. Try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam or Nicholas, like you said the last time? Who am I talking to right now? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's conditions got worse again. Let's apply 400 volts. Ale to jest nielegalne już. Halo. Ja nie chcę. Ale to wszystko faktycznie było. Czy serio ja miałam jakieś urojenia? Nie, no nie wiem. No pamiętamy to. Ale patrzcie, mamy przebłyski. Jednak bym wstawiała, że my jesteśmy naprawdę chorzy. Skoro takich czynów się dopuściliśmy? I can remember now. Do you? Co? Emma była szpiegiem? Jestem chory. Powiedzmy, że jesteśmy chorzy. Innocent.
I thought she worked for the Soviets. I killed my wife. I killed her. Ah, finally we're making progress, Adam. Tell me everything once again, from the beginning. About your work and, Adam? Adam is gone. Został Nicholas? Wow. Naprawdę mega zakończenie. W ogóle cała gra była mega. Same zagadki, słuchajcie, gdzie no, one się tak na dobrą sprawę nie powtarzały. Dobra, czasami schematy ucieczek się powtarzały, prawda? Ale sama fabuła, historia, no naprawdę kawał dobrej roboty. Grę polecam. Też powiem wam, że niejednokrotnie się zdygałam. No, niejednokrotnie starając się szybko, dobrze uciekać, byłam z tym przejęta i zdenerwowana. Naprawdę bardzo, bardzo dobra gra. Z tego co wiem, Korle nagrał wszystkie zakończenia, więc jeżeli chcecie zobaczyć inne zakończenia, to zapraszam do niego. Ja na tym poprzestanę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tej serii i widzimy się w innych filmach na moim kanale, tak więc trzymajcie się, no i cześć. This war is over, but there will be others.